Ahoj, witam Was bardzo serdecznie. Drax przy mikrofonie. Dzisiaj materiał na żywo, ponieważ dzisiaj będę Wam chciał pokazać krok po kroku tytuł Drop Zone, który spodobał mi się. Jest to tytuł bardzo taki pozornie jest to nic nowego, ale w praktyce jednak troszeczkę nowością powiało. Tytuł reklamowany jest jako skrzyżowanie gry MOBA z RTS-em. I tutaj od razu sobie pomyślicie, tak jak ja zresztą, MOBA, już kolejnej MOBA nam naprawdę nie potrzeba, gier MOBA jest od cholery. Skrzyżowane z RTS-em, no jakoś tam w RTS-ach multiplayerowych nigdy też nie przodowałem i jakoś mnie to nie kręciło, więc w zasadzie takie zestawienie, ktoś by powiedział, o, no to nic, to nie będzie chyba dla mnie, prawda? Tymczasem w praktyce okazuje się, że Drop Zone jest tytułem naprawdę troszeczkę takim oryginalnym, może nie super odkrywczym, ale robi coś inaczej i robi to naprawdę dobrze. Gra obecnie jest w fazie wczesnego dostępu i w tym wczesnym dostępie oczywiście kosztuje, natomiast później będzie w free to play. Natomiast już w tym wczesnym dostępie jest w co pograć, więc Wam to pokażę. I cóż, na czym to polega? Na czym gra polega? Na początku Wam pokażę w menu jednostki i edycję jednostek, potem zagramy sobie mecz. Mecze są 15-minutowe. To od razu wielki plus dla mnie, bo 15 minut to jest właśnie taki czas, który dla mnie jest dzisiaj w grach multiplayerowych takim maksymalnie przyjemnym. Nie lubię bardzo długich meczy. Tutaj jest 15 minut i to jest sam raz. Na czym gra polega? Otóż mamy drużynę składającą się z trzech robotów, tudzież mechów, bardziej mechów, bo w mechu siedzi pilot, prawda? Więc pierwsze, co sobie wybieramy, to sobie wybieramy pilotów. Każdy pilot ma jakąś maszynę. Przykładowo w tym slocie, bo tutaj mamy trzy sloty w tym momencie, w tym slocie mamy teraz tanka, ale przykładowo moglibyśmy sobie wziąć Pandorę, która jest takim DPS-em. Ona jest chyba DPS-em, dobrze mówię? Dobrze mówię, Focus to jest DPS. Właśnie są trzy archetypy, jakby tank, Focus i zaklinacz, tutaj w polskim tłumaczeniu. Zaklinacz to jest taki support, Focus to jest DPS, tank to jest tank. Więc wybieramy sobie na początek jakiegoś pilota, który ma jakieś określone statystyki. Pomiędzy sobą ci piloci się różnią, nie różnią, no to jest takie, niektórzy się nie różnią, niektórzy się trochę różnią statystykami. Natomiast oni zdobywają poziomy i zdobywamy wtedy nowe umiejętności, nowy sprzęt do mechów oraz paczki, które możemy też odblokowywać i które pewnie będzie można kupić za realną kasę z podzespołami, ale tutaj nie widzę żadnego potencjału na to, żeby gra była pay to win. Wróćmy sobie tutaj do tanka, bo będę nim... A zresztą poprzyglądajmy sobie i zaraz wrócę do tanka. Nie ma potencjału za bardzo na pay to win, dlatego że gra jest tak stworzona, że daje multum możliwości różnych konfiguracji z różnym sprzętem, natomiast wszystko jest zbalansowane w ten sposób, że co byśmy nie założyli na siebie, to są inne jakby podzespoły, inne dają efekty, natomiast wszystko działa sobie w sposób zbalansowany. Po prostu to jest tak jak w grach MOBA, po prostu mamy inne skille w pewnym sensie, tak? Spójrzcie, ja tutaj przeglądam oczywiście te mechy. Chyba widzicie już, że są bardzo fajnie wykonane. Mnie ten wygląd tych mechów się spodobał momentalnie bardzo mocno. I zaraz Wam pokażę jeszcze większy bajer. Jeszcze większy bajer, to sobie przelecimy w tym momencie obecnych. Tych pilotów jest dość dużo i będzie ich jeszcze więcej w trakcie wczesnego dostępu dodanych, a potem również twórcy zapowiadają dalszy rozwój, no ale teraz już jest tego dość naprawdę sporo. I tak, kiedy już wybierzemy sobie pilota, to sobie wybieramy do niego i jego mecha, prawda? Wybieramy sobie do niego uzbrojenie. Uzbrojenie służy nam de facto jak skille w grach MOBA. Każdy skill ma pod nim level, na którym
jest aktywowany, to jest dość istotne. Możemy sobie na przykład zrobić takiego mecha, który dopiero jak wbijemy trzeci level, to będziemy mieć jakiegoś skilla. Oczywiście to jest mniej opłacalne, ale tutaj mam na przykład na drugim levelu będę odblokowywał w trakcie meczu oczywiście te levele wbijane jak w grach MOBA, miotacz ognia. Spójrzcie, jakiekolwiek tutaj rakietowa dłoń, rozpruwacz, cokolwiek sobie wybierzemy, to wszystko zmienia wygląd mecha. To jest zajebiste, że podzespoły, które montujemy w mechu, jeżeli to są jakieś podzespoły ofensywne, defensywne, no po prostu rzeczy, których się używa, a nie jakiś tylko taki oprogramowanie, procesory, bo tutaj są też takie rzeczy związane z jakimiś tam po prostu statystykami, to jeżeli coś takiego wybieramy, no to po prostu widać na mechu. I to jest świetne moim zdaniem. Ja tutaj sobie tak naprawdę zrobiłem sobie bajzel trochę w tej drużynie, więc spróbujemy sobie zmienić jeszcze na to, co w miarę znam. To jest fajna postać, która tworzy sobie takie miniony. Taki w sumie cybernekromanta. No i cóż, a spróbujemy sobie zagrać tym, czy ja pamiętam, co tutaj było. Aha, wyrzutnie rakietowe i tak dalej. No dobra, spróbujemy zagrać w tym. Jak widzicie, i tak, rozgrywki kolejne odblokowujemy sobie. Mamy coraz więcej tych broni, tych rzeczy, które możemy montować na mechach, ale na zasadzie wymiany. Nie stajemy się coraz potężniejsi. Chociaż wydaje mi się, to jestem trochę na początku, że wraz ze zdobywaniem leveli, nie wiem, czy trochę nie wzrastają statystyki pilotów. Oczywiście to się wiąże z tym, że matchmaking nas stara się dopasować do ludzi nam odpowiednich. Dobra, zapiszemy sobie drużynę. Tych drużyn możemy sobie tutaj wcześniej zdefiniować więcej. Na przykład no, tutaj mam jakąś drużynę pierwotną, która była sobie wcześniej i tak dalej, no tą drużyną sobie zagramy i sobie podczas rozgrywki pokażę wam co i jak. Można grać z graczami, możemy sobie z AI zagrać, zagramy z AI, ponieważ no minusem trochę wczesnego dostępu obecnego jest, że chwilę się czeka na te mecze. Nie jest źle, zależnie od tego, w której godzinie będziemy odpalać. Czasami to jest kwestia minuty, dwóch minut, a czasami to jest kwestia dzisiaj rano, na przykład bardzo wcześnie czekałem 8 minut aż, więc no. Potem jest jeszcze plaga, jakaś kooperacja, w którą jeszcze nie grałem i ona jest w jakiejś tam wczesnej alfie. No ale fajnie, że taka kooperacja na fale będzie, bo to motyw z falami już w paru grach naprawdę się fajnie sprawdził, więc to jest moim zdaniem fajne i będzie tryb indywidualny, czyli mamy możliwość zagrania ze znajomymi, będą oczywiście rankingi i tak dalej. No ale bierzemy sobie rozgrywkę z AI przeciwko AI i sobie zagramy na poziomie średnim. Jak widzicie, te grafiki różne są takie komiksowe, bardzo mi się podobają. I pokażę wam na mapie, jak to się wszystko odbywa. Oczywiście przeciwko nam przeciwnik jakiś się losuje tutaj. Tutaj mamy mapę. Mamy podczas mapy dodatkowe cele misji, które dadzą nam dodatkowe punkty. I gra polega na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Punktów podczas rozgrywki. Punkty zdobywamy nie za zabijanie przeciwników, żywych graczy, tylko za żywych graczy dostajemy expa, tak jak dostajemy expa za no za różne czynności, może w ten sposób. Natomiast was wyślę tutaj. Skrzyżowanie z RTS-em. Dlaczego skrzyżowanie z RTS-em? No właśnie dlatego, że mamy tak naprawdę to jest taka, tak jakbyście grali w grę MOBA, tylko że gracie w tą grę MOBA po prostu sami całą drużyną. O to mi chodziło. Sami całą drużyną. Oczywiście tutaj
ludzie, którzy mają wprawę w jakichś grach typu StarCraft, online'owe granie, to na pewno będą oni by lepiej sobie radzić. Ja jestem raczej słaby w te klocki, ale gra mi sprawia dużo frajdy. Parę meczy wygrałem, sporo przegrałem na razie. Po prostu gram dla frajdy, jak to z graniem w moim przypadku. Gra się dla frajdy i tym się kieruję. Tutaj sobie pomożemy może. Zbierzemy. I właśnie, to co zbieram, każdy podczas meczu, jeżeli rozwalamy te siedliska, które tutaj widzieliście obcych, one się regenerują. O, tutaj nam wróżą przeciwnicy, więc się zagapiłem. Jest obawa, że się to źle skończy. A tutaj spękał komputer na szczęście. Chociaż ten tutaj będzie próbował oddawać. Każda drużyna zbiera z tych siedlisk obcych specjalne takie kryształy. Każdy z naszych mechów jednocześnie może przenosić kryształy po jednym krysztale. Zdążę czy nie zdążę? Każdy z mechów może przenosić po jednym krysztale, no i rzecz w tym, sorki, że tak się troszeczkę przyciąłem, ale jak widzicie, gra jest strasznie absorbująca. Ja na przykład podczas rozgrywki w coś takiego, to jestem totalnie skupiony nad tym, co się dzieje, więc to nie jest takie proste. Gra polega na tym, że zbieramy punkty poprzez przynoszenie tych kryształów w centralny punkt mapy, który tutaj widzieliście przed chwilą. Ale ten komputer jest głupi, co on tutaj wlazł w ten sposób? Chyba tutaj kogoś ukatrupię, czy nie ukatrupię? I w ten sposób zbieramy punkty. Każde kolejne zabicie tych siedlisk obcych sprawia, że jest kolejny poziom jakby tego siedliska i jest trudniejsze. Z każdym poziomem też więcej wypada tych kryształów. Na pierwszym wypada 1, na drugim 2, na trzecim 3. Jak widzicie, 3-osobowa drużyna, więc możemy maksymalnie 3 kryształy w danym czasie przenosić. Tak to działa. No i teraz w zasadzie rzecz polega na tym, żeby spróbować się nie zabić. Zobaczmy, tak. Dobra, zabiliśmy komputera. Mam nadzieję, że ten tank mi nie zginie teraz, bo narażamy się, ale spróbujmy. Ekspo zdobędziemy. Zbierzmy od razu kryształy, żeby nam tu komputer ich nie zebrał. O nie, trochę się zagapiłem. Czy tego zabijemy? Tutaj oczywiście wybrałem ulepszenie. Komputer na szczęście nawet na średnim poziomie trudności da się z nim wygrać. Na łatwym naprawdę bardzo łatwo da się wygrać. Oczywiście za mecze z żywym przeciwnikiem dostajemy więcej expa. Jeżeli ktoś ma opanowane tak zwane makrowanie, czyli sprawnie porusza się na klawiaturze i ogarnia, co się dzieje dookoła, to naprawdę zdecydowanie lepiej będzie mu szło. Natomiast ja to tak... Robią mnie przeciwnicy żywi, to muszę przyznać. Natomiast jakoś tam sobie gramy. No i cóż, rzecz polega na tym, że trzeba bardzo mocno balansować pomiędzy łażeniem sobie i zbieraniem tych kryształów, zajmowaniem tych punktów obserwacyjnych, takie oczy tutaj są 4 na mapie. To są, daje nam to podgląd oczywiście na dany teren, ale jednocześnie zajęcie wszystkich 4 daje nam punkty dodatkowe. Tutaj ten komputer
zaryzykował, ale kurczę, on stąd wyjdzie, no niestety. Ten się chyba wkopie. O, tego załatwimy, świetnie. Zbierzemy po nim ten kryształ. I jak widzicie, rzecz polega na tym, że musimy inteligentnie balansować pomiędzy poświęcaniem czasu na zbieranie sobie tych kryształów poprzez zabijanie obcych i tym samym levelowanie, a jednocześnie kontrolowanie punktu centralnego, do którego się odnosi kryształ. To jest troszeczkę podobne, szalenie podobne, ale troszeczkę podobne do jednego z trybów z Hotsa, Heroes of the Storm Blizzarda, przy czym bardziej strategiczne i bardziej dynamiczne, ponieważ jako samodzielnie musimy to wszystko ogarnąć, to jest po pierwsze. Po drugie, ten punkt centralny jest jeden, natomiast punktów, których zbieramy i levelujemy, jest dość dużo, więc bardzo ciekawa sprawa. I tutaj u góry macie punkty. Ja mam teraz 7-3, ma przeciwnik. Ilość czasu oczywiście do końca meczu. Co spróbujemy zrobić? Spróbujemy tutaj powalczyć. Dlaczego nie u siebie? A dlatego, że akurat w ten sposób przeszkadzam przeciwnikowi. O, chyba się stąd cofnę. Nie wygląda to za dobrze. Może tym spróbuję sobie pomóc. Oni niestety odniosą te. Ja po prostu muszę się wrócić i wyhealować. Nie widzę innej możliwości w tym momencie. Obcy stali się już dość silni. Oni niestety tam odnoszą. Sygnał dźwiękowy nas o tym informuje. Taki dźwięk ładowania się. Niestety ci obcy tutaj mnie wkurzają po drodze. Postarałem się przytrzymać tego przeciwnika. Możemy montować różne... Cholera. Gadanie i granie. To nie idzie w parze u mnie zbyt dobrze. No nie, ci przeciw... Ja cię... Zniszczą mnie ci obcy tutaj? Czy mi się wydaje? Na szczęście nie. Co miałem mówić? Jak widzicie, trzeba dużo rzeczy ogarniać, które się dzieje na mapie. Kontrolować sytuację. Teraz już na początku możemy jeszcze w pojedynkę załatwić tych obcych, ale potem jest to raczej niewykonalne. Natomiast możemy sobie montować różne takie rzeczy na tych mechach, na przykład doskoki, jakieś tam przyciągania, pola siłowe na obronę. Możemy bardziej po prostu iść w obronę, w atak, tudzież w kontrolę. Możemy też mieć dowolne konfiguracje mechów na zasadzie. Możemy mieć trzech tanków, jak chcemy. Możemy mieć jednego tanka, dwóch DPS-ów. Widziałem, że to się dobrze sprawdza. Możemy mieć samych gości od kontroli, teoretycznie. Chociaż nie sądzę, żeby to dobrze zadziałało. Ale możemy. To nie jest tak, że jesteśmy ograniczeni do tej takiej trójcy, tylko możemy sobie pozwolić na to, że będziemy właśnie... Tamci goście zebrali wszystkie cztery w tym momencie. Wszystkie cztery zajęli punkty podglądu, te z oczami, i dostali za to dodatkowe dwa punkty. Wypełnili w tym samym cel misji, którego ja już w tym momencie nie mogę wypełnić. Te cele misji są wspólne dla wszystkich drużyn, i albo przeciwnik wykona to, albo ja wykonam. Właśnie pytanie, kto pierwszy. O, ale gość tutaj wszedł. No, świetnie. To było easy. Więc ponieważ on wykonał ten cel misji, dostał dodatkowe punkty. Ja już nie mogę poprzez to wyprzedzić przeciwnika. Muszę zrobić to inaczej. No, akurat ten komputer tutaj chyba skretyniał zupełnie. Na szczęście dla mnie. A, spróbujemy w tym czasie wykorzystać to na... Nie, wy nie zbierajcie mi tych tutaj znajdziek. Spróbujemy tutaj sobie zdobyć więcej expa w ten sposób, tylko że przeciwnik akurat oddaje niestety
spróbujemy mu życie utrudnić. Czy my go w ten sposób załatwimy? Czy on, my go dogonimy? Ja nie mam właśnie w tym momencie żadnego doskoku i to jest to. Zrezygnowałem akurat z takich rzeczy, a czasami by się to przydało. Na przykład właśnie w tym konkretnym momencie. Kontrolujemy teraz środek mapy. Staramy się nie dopuścić przeciwnika do tego, żeby oddał te pierdółki, te kryształy. Dzięki czemu no, nie zapunktuje. Akurat komputerowy przeciwnik tutaj robi straszne głupoty. Jeszcze na średnim poziomie trudności nie widziałem wcześniej, żeby aż takie głupoty robił. I tylko dlatego mi tak dobrze chyba idzie. Oczywiście kryształy upuścił, które chciał odnieść. W ten sposób ja, nie ruszając się ze środka mapy, mogę sobie je pozbierać i punktować. 3 minuty do końca meczu. Mecze są, jak widzicie, pełne emocji, ale może w nich dochodzić do sytuacji, w której przeciwnik nas tak wyprzedzi, że nie możemy już wygrać. Niestety to jest taki czynnik w grach, chociażby MOBA, nie tylko MOBA, w ogóle w grach multiplayerowych, zacznijmy tym uciekać, który jest dość istotny, a tutaj na razie nie wypada super dobrze. Trudny jest jakikolwiek comeback tak zwany, czyli jeżeli już nasza drużyna przegrywa, to zaczyna być tak, że od pewnego momentu się już nie da odbić od dna. Jest taki czas, że jeszcze jesteśmy w stanie, a potem się po prostu tego nie da zrobić. Wiejemy teraz, wiejemy stąd. Wiejemy i tutaj puścimy rakiety. O nie, to teraz się zagapiłem totalnie. Im wyższy mamy poziom, oczywiście dłużej trwa respawn naszych tutaj botów, robotów, mechów. Spróbuję, ponieważ tutaj jest nadgryziony ten przeciwnik, może się... Oczywiście oni atakują, skupiają się na mechu, który mają pierwszego w zasięgu do ataku. Więc natomiast teraz musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć celem naprawy. Tutaj możemy jeszcze tymi puścić trochę rakiet. O nie. Tutaj chociaż jedno zbiorę, bo tutaj się wrypał przeciwnik. A, trzeba było wracać. Nie za dobrze, ale wygramy to chyba. Bo tam słyszę, że przeciwnik oddaje. Czy ja zdążę tam na środek, żeby trochę poprzeszkadzać w tym? Chyba za bardzo przyfojraczyłem. A, nie, żyjemy nadal. Nadal żyjemy, o dziwo. No, gdybyśmy przeciwko graczowi normalnemu grali, to na pewno bym tego nie przeżył. Dość trudno jest mi teraz wracać do bazy przy tym, ale tutaj już wygraliśmy ten mecz. 12-9 dla mnie. Jest to tyle ciekawy tytuł z racji tego, że gramy 1-1. Zauważyliście być może, że tak naprawdę gier 1-1 multiplayerowych jest ostatnimi czasy dużo mniej. Stały się popularne gry drużynowe, teamowe. A takie 1-1, jeżeli nawet występują, to zazwyczaj są jakieś takie, no, nudnawe, no nie wiem. Z jakiegoś, musi być jakiś powód, dla którego jednak popularność straciły gry 1-1. Tutaj mamy 1-1, czyli w zasadzie
Nikt nie może nam zarzucać podczas rozgrywki, że zawiodłeś drużynę czy coś. Jeżeli przegraliśmy, to przegraliśmy. Tutaj dostajemy nowe umiejętności, nowe elementy do naszych botów. Akurat, bo wbiliśmy levele na tych naszych pilotach. Jedną skrzynkę żeśmy zdobyli, otwórzmy sobie ten kontener, zobaczymy co tam w nim jest. Akurat w nim jest działo grawitacyjne, jakieś tam parametry i tak dalej na drugim poziomie. Od razu widzimy, gdzie się montuje i na jakiej klasie. Widzicie, tutaj te działka tak wyglądają i one są na określonego bota. Więc to jest fajne, widać jak ono wygląda, jak mówiłem wcześniej, każdy element zamontowany na naszych mechach jest widoczny. No i cóż, tak się gra prezentuje. Moim zdaniem jest to tytuł dość oryginalny, który pozwala nam na jakieś sprawdzenie się samodzielne, nie teamowe, tylko samodzielne. Mecze są 15-minutowe. Bardzo dynamiczne, czyli nie za długie. Jeżeli ja osobiście się zainteresowałem, jak zobaczyłem wygląd tych mechów. Bardzo lubię mechy, jakoś ostatnio mechy i roboty, no nie wiem, czasami się gdzieś pojawiają, ale nie widzę takich ciekawych projektów, takich, które by zwróciły moją uwagę. A tutaj akurat mi się spodobał ten design. No i cały pomysł na to, że możemy sobie modyfikować je na różne sposoby i wystawiać przeciwko innym graczom, którzy również po swojemu je modyfikowali, to sprawia, że eksperymentujemy w tej grze ciągle. Tworzymy różne nowe kombinacje i startujemy przeciwko zupełnie różnym innym kombinacjom. I to jest bardzo fajne, bo to sprawia, że czujemy się tak jak na takim poligonie doświadczalnym troszeczkę. Te mecze dzięki temu są trochę inne, bo jednak innym uzbrojeniem walczymy. Nie jest to tak jak w grach typowych mobach, że jeżeli startujemy przeciwko określonemu bohaterowi, to on zawsze ma ten sam zestaw skill. No, troszeczkę może inaczej wybierać podczas meczu coś, ale no nie wiem, mam wrażenie, że tutaj to zróżnicowanie jest jakoś tak bardziej odczuwalne podczas meczu. I to mi się bardzo podoba. Tyle z mojej strony. Pamiętajcie, łapka w górę to jest sygnał dla mnie, żeby nagrywać kolejne rzeczy. Zapraszam do komentowania. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Cześć!